występują czynniki, które tą walkę utrudniają, wręcz uniemożliwiają w niektórych przypadkach. To jest przede wszystkim dystrybucja skażonego mięsa i przetworów mięsnych. Niestety nadal ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że wędzenie tego wirusa nie unicestwia. Nadal słyszymy od rolników i myśliwych, iż wystarczy to mięso przerobić w jakikolwiek sposób i to mięso jest bezpieczne. Naszym zdaniem brak jest bardzo rzetelnej informacji, która dociera do tych, którzy z tego mięsa korzystają i mają do niego dostęp. Niestety zdarza się nadal, że dziki znikają po zgłoszeniu, czyli ktoś się po prostu zabiera na mięso. To się po prostu zdarzało zawsze. Zabierają nawet te, które są uśpione morbidalem. I są oznakowane, że są uśpione trucizną, że stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Zdarza się, że nadal rolnicy, którzy uwidzą w tym tanie mięso darmowe, po prostu te dziki zabierają i one znikają. Tutaj brak edukacji przede wszystkim. Brak lub niewłaściwa bioasekuracja, o tym będziemy mówić bardzo szeroko. Myśliwi, leśnicy, pracownicy inspekcji weterynaryjnej, spacerowicze, grzybiarze, rolnicy i hodowcy. Tak naprawdę mieliśmy wszystkich, ponieważ ze wszystkimi mieliśmy kontakt w terenie i wszyscy nie zdawali sobie do końca sprawy, z czym mają do czynienia. Myśliwi nie stosują bioasekuracji w ogóle. Bardzo przykro nam to mówić, ale stosują przy kamerach, przy samochodach, czasami niedokładnie, w minusowych temperaturach, stosują wirkon, który jest nieskuteczny. Generalnie to jest udawanie bioasekuracji, żeby nikt nie przyłapał, że tego się nie robi. Nie zdają sobie sprawy z tego, co robią, rozwożąc ten wirus po swoich domostwach i przekraczając strefę swoimi samochodami. Leśnicy, również widujemy leśników, którzy nie używają bioasekuracji. Nie wiemy czemu, czy nie wiedzą, czy nie mają dofinansowań, czy nie posiadają takiego sprzętu. To jest, proszę Państwa, wirus. On nie wybiera, kto go przenosi. Każdy, kto jest w lesie i każdy, kto stąpa w lesie wokół padliny albo niedaleko tej padliny lub nawet po ścieżkach, ponieważ dziki mają rozwolnienie, krwawią, ten wirus jest naprawdę w lasach wszędzie. Trzeba bardzo uważać. Pracownicy inspekcji weterynaryjnej to według nas, według naszej fundacji, pomyśliwych, największy wektor przenoszenia wirusa. Nie mówimy tego, to nie jest gołosłowne mówienie, zaraz pokażemy zdjęcia. Dziś, wczoraj, przedwczoraj, mimo tak wielu apeli, mimo tak wielu programów i tak już szeroko rozpropagowanej wiedzy, nawet w telewizji, inspekcja weterynaryjna przyjeżdża do padliny bez żadnych zabezpieczeń. Bez ochronnego obuwia, bez ochronnych rękawiczek i bez uniformów, które powinny być jednorazowe. Nawet jeżeli zdarzało nam się widzieć wirkon i rękawiczki u inspekcji weterynaryjnej, co było w Garwolinie, to wraz z brudnym sprayem, tym urządzeniem do psikania, całym zakrwawionym, były rękawiczki, które miały być sterylne. W jednej torebce plastikowej. Tak się nie walczy z wirusem. Tak się nie da, tak się go rozprzestrzenia. Nam się wydaje, że inspekcja weterynaryjna i pracownicy inspekcji nie zdają sobie do końca sprawy, jak groźny jest ten wirus i że go po prostu roznoszą. Widzieliśmy inspekcję weterynaryjną w Garwolinie, która próbowała się dostać do zdrowych dzików w Cyganówce tuż po pobraniu próby odpadłego dzika. I nie miała żadnej bioasekuracji, gdyż wszystkie brudne i czyste i sterylne rzeczy były w jednej torebce, bez żadnej osłony. Więc ta bioasekuracja była fikcją. Nie wpuściliśmy inspekcji do Cyganówki, nie pozwoliliśmy powiatowemu lekarzowi się dostać do zdrowych zwierząt. Następnym razem przyjechał prawie przygotowany, bo również nie miał niektórych elementów.